Szymon jest przekonany, że dziewczyna nie zauważy nieobecności psa. Chłopak zamierza zwrócić owczarka zaraz po walce. Gwiazdor, piesku, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Chodź. Wygramy trochę pieniążków dla wujka. A, potem. Tobie nic się nie stanie. Odstawimy cię. Pani się nawet nie zorientuje. Chodź. Raz, raz, szybciutko. Chodź, chodź. Uczeń myśli, że i tym razem pies wygra, a on zarobi pieniądze. Chodź tu, chodź. No dobra, pies. Szymon? Szymon, co to za pies? Mój. No ale co on robi w szkole? No, rodziców nie ma w domu, musiałem go wyprowadzić. Teraz już go odprowadzam do domu. Szymon, przecież ty masz lekcję. Odprowadzam go i wracam. Nie, nie możesz wyjść w czasie zajęć. To co ja mam teraz zrobić, pani profesor? Nie wiem, ale na pewno nie pozwolę ci iść do domu podczas lekcji. To mam go zabrać ze sobą na lekcję? Dobrze, choć poprosimy panią woźną, żeby popilnowała go u siebie w kantorku. Ale on nie za bardzo lubi obcych. Szymon, będzie tam tylko przez chwilę. Zadzwonię do twojej mamy i poproszę, żeby przyjechała po psa. No dobra, niech już idzie do woźnej.